Podsumowując, Bor zachował się wzorowo, znakomicie, nie mógł lepiej, ale jednocześnie proszę się liczyć z rozwiązaniem tej służby, gdyż potrzeba zmian na lepsze. Czyli? Przeorganizujemy to wszystko. W jaki sposób? Zmienimy nazwę, dodamy słowo narodowy. To powinno pomóc. Słowami łatwiej rządzić. Stawiają mniejszy opór niż rzeczywistość. Nie rozumiem. Ale się zgadzam. Jak zwykle. Żebym jeszcze raz to wszystko... Tak. Dobrze zrozumiał, czyli jedzie sobie rządowa opancerzona kolumna. Nagle gdzieś w jakiejś wsi jakaś chłopinka skręca w lewo Cinquecento. Seicento. Jaka to różnica? Jest dużo masywniejszy. Skręca i nie włącza kierunku. Kto to potwierdził? Oprócz kierowcy, wszyscy świadkowie. Czyli? 8, 10 borowców. Mhm. Ci z tego samochodu też widzieli, że on nie włączył kierunku? Tak. To są specjalnie szkoleni ludzie, żeby tak patrzeć. No i zaczął skręcać. A wtedy dzielny kierowca zlitował się nad nim i zamiast go staranować, z całej siły przydzwonił w drzewo. Doświadczenie zaowocowało. Pan powiedział dzielny czy niedzielny? Dzielny. I tego pan się będzie trzymał? Tak jest. Te wypadki czy tam kolizje układają się w niepokojącą serię. Ja bym to zbagatelizował. Ważniejsza jest fala hejtu, która się potem wylała. To jest problem. Na tym bym się skupił. Te kpiny z państwa. I jak pracować w takiej atmosferze? Aż się ręka poci na kierownicy, kiedy człowiek tak sobie prowadzi i czyta w telefonie te wpisy. Co się panu stało w rękę? Wymieniałem żarówkę. Najpierw postawiłem krzesło, a na nim taboret. I wlazłem na to. A żona zamiast przytrzymać ten taboret, to jak zadzwonił telefon... Tam pierdoła i żona pierdoła. Małżeństwo pierdoł. A już proszę cię. Przynajmniej ty jeden nie kpi z państwa. Za to, że dałeś nam miłość, dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący. Mówią, że to pycha kroczy przed upadkiem, ale ja to widzę odwrotnie. Witajcie, witajcie, moje owieczki. Niech światło dobra zamieszka tu z wami ku chwale wiecznej. Przyniosłem takie cudowne albumy o naszej fundacji. Boże, Bóg... O, nie trzeba, siostro Basiu. Jeśli jakieś datki, to na ręce siostry Barty. Niewysłowione szczęście, prawda? A pan prezydent coś do naszego Torunia nie wpada? Bo tu mam orkę. Jeszcze w górach na nartach byłem. Nie ma kiedy. A to zapraszam do nas niebawem. Mamy tutaj w planach budowę stacji narciarskiej. Sztuczny stok. Ale koło Torunia to jest płasko, jak fix. Wiara góry przenosi, a wiara i pieniądze to już przenosi wszystko. Puk, puk. Czy pan Jarosław przyjmie księdza po kolędzie? Ojciec Tadeusz, oczywiście zapraszam. Ksiądz po kolędzie, to znakomite, świetne. Trzeba się trochę pośmiać. Jak trzeba poważnie, to poważnie, a kiedy nie, to żartujmy, ile się da. Żartujmy, ale pamiętajmy, że rodzina Radia Maryja jest kręgosłupem naszej biało-czerwonej drużyny. Proszę. A jak tam córka, siostro Beato? Owoc żywota twego, małżeństwo jej służy? Tak. Drogi ojcze dyrektorze,
Cieszę się, że jeszcze raz jest mi dane za tę szczególną posługę podziękować. Niechaj będzie mi wolno z upoważnienia młodej pary prosić o przyjęcie życzeń i gratulacji, ale nade wszystko życzeń wielkiego zdrowia, bo prowadzenie tego wielkiego dzieła wymaga wielkiego zdrowia, a z kolei to dzieło sprawia, że serca nasze wypełniają się prawdą, dobrem, dobrocią, miłością wiekuistą. Amen. A jak tam zdrówko prezesa? Ach, dziękuję. Jako tak. Oby zdrówko było, jak to mówią, a resztę sobie kupimy. No ja właśnie trochę w tej sprawie. Dzień dobry. Jestem umówiony z prezesem na spotkanie. O, a to nowość. Na kiedy? Dziś. Ale na godzinę którą? Nie na konkretną. Byłem wczoraj z panem prezesem na kolacji i poprosiłem o dofinansowanie Centrum Muzyki. A onże tak. I zaprosił mnie na szczegółowe rozmowy dzisiaj do siebie. Prezes zaprosił. Pan Jarosław? Tak. Na kiedy? Na dzisiaj. Ale na godzinę którą? Na biuro! Żebym dzisiaj przyszedł, powiedział, a nie konkretnie na godzinę którąś. Nazwisko? Moje? Swoje znam. Pani chyba żartuje. Niech pani na mnie spojrzy. Nie poznaje pani. Może poznaje, może nie poznaje. Ja tutaj nie jestem od rebusów. Ludzie są do siebie podobni. Nazwisko? Penderecki. O. I można? Pandarecki. No niestety. Nie mam nikogo takiego na liście. Krzysztof. No i oczywiście gratuluję. A z okazji czego? No czytałem tutaj w gazecie, że ojciec dyrektor znalazł się na 84. pozycji na liście najbogatszych Polaków. 83. Kłamstwo. Przecież kłamstwo na kłamstwie. Jeżeli nawet coś mam, to przecież nie mam. Bo to nie moje. Ja jestem skromnym zakonnikiem tylko. Jeżeli coś jest, to dla wszystkich jest. Przecież do grobu tego nie wezmę. Taka jest właśnie ta polskojęzyczna prasa. Lewackie diabły i czarownice! Ale wracając do naszego tematu... No właśnie, właśnie. Słucham o tej pieczarkarni, tak? Dzięki kompleksowi 20 pieczarkarni będziemy mogli wkroczyć na rynek chiński, obsługiwany przez detalicznych producentów ze Słowacji, Norwegii, no a potem będziemy mieli wejście na Singapur i inne azjatyckie tygrysy. Świetnie, a jeśli to nie tajemnica, skąd taki pomysł, że pieczarka? A co to jest pieczarka? Mariusz, padło pytanie. Grzyb taki biały, zwykły, występuje w folii albo luzem? To też, ale pieczarka to taka mała pieczara. A pieczara to już artefakt biblijny. Prawda, siostro Beato? Proście za mną Efrona, syna Sochara, aby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność. No przecież mówię, do grobu tego nie wezmę. Dobrze. Jeszcze raz.
Datkiewicz, Dębski, Dudakowski, Dudziak, Dzierzba, Drużba i tyle. Dereckiego nie ma. Pani chyba nie mówi poważnie. Chce pan sam sprawdzić? Proszę bardzo, bo może ja czytać nie umiem, może ja ślepa jestem. Proszę, proszę. Nie ma się co szarpać. Nie ma. Dziękuję. Proszę. Jak człowiek jest głodny i gdzieś pieczarki się smaży, to aż ślinka cieknie. Nie? Nie cieknie? Cieknie. Z pieczarek wszystko można zrobić. Zapiekanki, sos do placków ziemniaczanych, zupę pieczarkową. Ten sos na placek można po cygańsku nałożyć. No tak, ale i same. Przecież z cebulą i chlebem. Jaka to pychota. Tak, tak. To tani grzyb jest. Nierobaczywy jak te w lesie, co tam rosną. Na pieczarki wszystkich stać. A nie takie kurki za 30 zł. To już trzeba mieć pieniądze. I teraz kluczowe pytanie. Czy pan prezes mi pomoże? To znaczy nam? Naszej rodzinie? Ja też mam kluczowe pytanie. A co ja z tego będę miał? Znaczy... my. To znaczy państwo nasze całe wspólne. Jak to co? Wdzięczność wiernych? Postaram się, żeby dalej byli wierni, komu trzeba. Choć jest wiele pokus. Zarówno nowoczesnych, jak i mniej nowoczesnych. A jakie to byłyby sumy? A jak pan prezes myśli? Ja myślę, że taka pieczarka to trochę torfu, jakieś zadaszenie, no i praktycznie samo rośnie. A ja myślę, że pieczarka to dużo zachodu, sporo torfu, regulacja temperatury, wilgotność powietrza. To nie takie chłopsiup aleluja i do przodu. Zostawcie nas na chwilę samych. A faszerowane pieczarki pani lubi? Lubię. No to z cebulką też można zrobić. Mogą być z cebulką, ale mogą być bez cebulki. To ile chcesz? A ile masz? Pogoniła go pani. Wie pani w ogóle, kto to był? Kto? Ten kompozytor, dyrygent słynny. Słynny? Od kiedy? Od zawsze. A kto do tego rzężenia słucha? Parę osób na krzyż. O. Tego przez radio to wszyscy słuchają. Miliony. Jest różnica? No to tamten to wszystko komplikuje. Ten wszystko upraszcza. Jedyna rzecz, za którą ja naprawdę cenię kompozytorów, to jest to, że oni mają zawsze niemożliwie czyste włosy. To aż do przesady wręcz. Podajmy sobie znak pokoju. O, telewizor? Tak. Abonament płacimy? Na pewno. Polecam swoją telewizję? A tu znam, lubię. Oglądam bez przerwy. No, teraz mamy mały dołek, bo wszyscy przeszli do publicznej, ale odkujemy się. Na pewno. Na pewno. A, przydałoby się trochę nowych kamer. Ale przecież jeszcze się spotkamy. Na pewno. Jakim Maybachem?
Nie ma żadnego Maybacha. Tak specjalnie kłamliwie piszą libertyńskie szmatławce. Ale my się tego nie boimy, bo my stoimy w prawdzie, a nie tam, gdzie stało... Przepraszam was, moje gąski. O, pięknie wyglądacie. Pozostańcie w pokoju, oświeceni blaskiem miłości i miłosierdzia. Siostro Beato, proszę za mną. Kolejny odcinek za tydzień na YouTubie. Już w czwartek oglądaj na showmax.com.